Witam was serdecznie, moi drodzy, ja jestem Bolson i jak co tydzień, a dzisiaj mamy 24 kwietnia, zobaczymy, cóż Reda dla nas przygotował. Dzisiaj również mamy aktualizację nową, która to wprowadza zbrojownię, aczkolwiek to będzie w innym materiale. Tak więc przejdźmy już do sedna. Mamy tutaj rozłupany łuk, łuk łowcy boskiej jakości. No i jego perkiem jest strzała, która rozpada się po trafieniu w głowę, zadając obrażenia obszarowe. No, muszę przyznać, że brzmi ciekawie. To jest właśnie z tego pakietu, nie wiem jak to było, Shattered Packet? Coś, no wiecie, tej takiej broni, która się rozpadała na milion kawałków. Zaraz wam ją tutaj pokażę. Dobra, wygląda on w ten sposób, tutaj macie teraz. W sumie tutaj za dużo tego nie widać. A wejdźmy sobie jeszcze w statystyki dokładne. Kumulacja 4x, czas odnowienia 20 sekund, ok. No, całkiem ładny, taki w takich obłokach złotych. O, widzicie? I dokładnie jak mówiłem, te elementy tutaj tak wokół niego się unoszą, lewitują. No, niezły efekt, muszę przyznać. Tutaj zawsze możecie sobie sprawdzić na tych kukłach, jak to wygląda. Czyli czterem trafieniom towarzyszy właśnie taki efekt. Bardzo fajnie, muszę przyznać. No i proszę bardzo, moi kochani, pakiet broni o złamanych ostrzach. A, tak to się nazywało. No i właśnie, no i tak ogólnie rzecz biorąc, macie po kolei. Ten miecz był jakiś czas temu, całkiem niedawno, też do kupienia u Redy właśnie za opale. Dalej mamy jeszcze, w najbliższym czasie prawdopodobnie dostaniemy właśnie ten topór dwuręczny ciężki, no i prawdopodobnie jeszcze miecz, no bo łuk dzisiaj możemy odebrać. Dalej, kaptur rycerza okrągłego stołu, o proszę. No i tutaj atak wzrasta po ataku specjalnym. No i odnosisz obrażenia zmniejszone o 50% przy kolejnych trzech atakach. Nie jest to nic nadzwyczajnego według mnie. No ale zawsze fajnie, jeżeli ktoś zbiera, to pewnie z miłą chęcią sobie go zakupi. Prezentuje się w ten sposób. On ma tutaj bardzo fajny ten taki płaszcz, ten lew tutaj. Co prawda on wygląda na taki dość płaski. Ale to się prezentuje jak najbardziej ciekawie. No a poza tym, oczywiście brakuje nam jednego elementu, jak to bywa ostatnio za każdym razem. No i pozostałe elementy, tarcza czarnego kruka, to są do tych longboatów elementy. Dalej żagiel łowcy Ulra, tak jak co tydzień, jakiś element musi z tego być do zakupu u Redy. No i tatuaż Nilfheim plecy, taki lodowy. A 24 godziny, smoczy rycerz, głowa, tatuaż. Co do samego sklepu, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Myślałem, że dostaniemy, gdy został nam ostatni likowany pancerz, czy też pakiet. No ale niestety nic tutaj nam Ubisoft nie dostarczył. No i moi drodzy, na sam koniec jeszcze widzicie, tutaj oto będzie ta piękna zbrojownia. Jest to tutaj w tym miejscu, tutaj mamy chatę Jomswingów. No a tutaj jest właśnie zbrojownia. Pierwszy etap rozbudowy kosztuje tylko 100 tych takich surowców zbieranych z River Raidów. No a tymczasem, moi kochani, zapraszam do kolejnego filmu, który się pojawi prawdopodobnie jutro na temat tej właśnie aktualizacji wprowadzającej m.in. zbrojownię, gdyż dodatkowo jeszcze są nowe bronie, aczkolwiek wszystko będzie w tamtym filmie. A tymczasem, moi kochani, to na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem. Cześć, cześć!